Witajcie, drodzy kochani, pozdrawiam Was serdecznie. W tym programie chciałem omówić temat bardzo istotny dla każdego. To jest temat, jak awansować duchowo. Ja osobiście uprawiam Bhakti Yogę. Bhakti Yoga to jest najwyższy system jogi w ogóle, jaki istnieje, ponieważ łączy nas ze źródłem, łączy nas z najwyższą osobą Boga. Osoby, które uprawiają Bhakti Yogę, zazwyczaj wstają z rana o godzinie 4, 5, jest to godzina, w którym jest największe wysycenie prany w atmosferze. Po umyciu ciała zimną wodą osoby, które chcą awansować duchowo, zbierają się i zaczynają robić tak zwaną pudżę. Pudża ma to na celu, żeby wznieść na wyższy etap naszą świadomość. Połączyć ją ze źródłem, czyli z najwyższą osobą Boga. Naszą świadomość, skoncentrować naszą świadomość na źródle, na najwyższej osobie Boga. Wówczas energia przechodzi, spływa na nas, prana, energia boska, która nam daje pozytywne siły na cały dzień. Taka pudża jest mniej więcej 30-40 minut. Wówczas człowiek wchodzi na platformę duchową. Ważnym elementem w jodze, w bhakti jodze, jest również intonowanie japa, czyli takich korali medytacyjnych. Jest ich 108. 109 koral jest, różni się od poprzednich korali. Właśnie na tym koralu się intonuje odpowiednią mantrę, która różni się od innej mantry. Ja intonuję mantrę Hare Krishna, czyli Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Ta mantra nie należy do żadnej grupy religijnej czy do grupy tak zwanej Hare Krishna, która jest w Polsce. Ta mantra należy do kultury Indii. Ma ponad 5000 lat. Tą mantrę intonują tysiące ludzi w Indiach, obchodząc świętą górę Gowardany na Parikramie. Ta mantra oczyszcza nas z brudów materialnej egzystencji. Była polecana przez Chaitanya Mahaprabhu, była polecana przez Nityananda Prabhu. Ta mantra jest jakby źródłem wyzwolenia w Kali-Yudze z nieczystości materialnych. Dlatego każdemu polecam intonowanie tej mantry, ponieważ mantra ta ma na celu oczyszczenie naszego serca, oczyszczenie naszych ciał subtelnych z wszelkich nieczystości tego materialnego świata. I właśnie dlatego baktowie wstają z rana, ludzie, którzy są na drodze awansu duchowego. Dlaczego oni wstają z rana? Ponieważ fala mózgowa jest bardzo wysoka właśnie w tym momencie. Wysycenie prany jest bardzo wysokie w atmosferze i osoba, która wstaje z rana, po prostu ma więcej energii. Kto z rana wstaje, temu Pan Bóg daje. Po prostu takie jest przysłowie w Polsce. I to się sprawdza, proszę Państwa. Jeżeli ktoś śpi do 12, do pierwszej godziny po południu, tak jak nieraz w mojej rodzinie pewne osoby śpią do godziny 12 czy do godziny 11. Nie są to dobre godziny, by wstawać z łóżka. Chyba że ktoś pracował w nocy, chyba że ktoś miał jakąś podróż w nocy, wówczas tak. Ale jeżeli osoba notorycznie bardzo późno wstaje, no niestety nie jest to bardzo dobre dla awansu duchowego, ani dla tej osoby. Dlatego w Kali-Yudze poleca się intonowanie mantry Hare Krishna. Jeszcze raz powtarzam. Ta mantra nie należy do żadnej grupy religijnej. Ta mantra należy do kultury Indii. Pochodzi z Wed i to są imiona Boga. Jeżeli intonujemy imiona Boga, czyli Krishna, Rama, Hare jest energią Boga. Jeżeli wymawiamy te słowa, automatycznie łączymy się z całością, czyli z najwyższą osobą Boga. Wówczas jesteśmy w harmonii, wówczas jesteśmy połączeni z Bogiem. Mamy tą siłę, mamy tą energię, możemy zrobić cokolwiek, po prostu Bóg nam daje siłę, Bóg nam daje wsparcie w naszym życiu. Jeżeli medytujemy o Bogu, mamy Jego wsparcie. Jeżeli medytujemy o demonach i o duchach, mamy wsparcie tych istot. To w zależności od naszej świadomości, o czym medytujemy, tam pójdziemy. Z tymi istotami będziemy, z tymi istotami po śmierci dostanie się nasza dusza. Dlatego bardzo ważne jest medytować o najwyższej osobie Boga. Nie o duchach, nie o jakichś demonach, nie o jakichś innych bożkach, tylko właśnie o najwyższej osobie Boga, ponieważ to spowoduje, że nasza dusza po opuszczeniu tej materialnego ciała dostanie się na wyższy plan, dostanie się do świata duchowego, z którego nie będzie musiała już powracać do tego mizernego świata materialnego.
Ponieważ ten świat materialny, jak żeście zauważyli, nie jest tutaj miejscem jakiejś glorii, jakichś wielkich stałych przyjemności. Przyjemności, które są w tym świecie materialnym, są na moment. I potem przychodzą trudne dni. Także, żeby mieć to szczęście w sobie, żeby mieć tą świadomość Boga w sobie, to, drodzy kochani, spowoduje w was jakby taką harmonię. I dzięki tej harmonii będziecie czuli się na pewno lepiej. Ja powiem osobiście, że jeżeli ktoś weźmie taki chłodny prysznic z rana, to tylko mu to wyjdzie na dobre i odpornie jego organizm i oprócz tego da mu siły duchowe. Jak również polecam w procesie duchowym ofiarowywać jedzenie. Bardzo ważny punkt, żeby jedzenie, które spożywacie, było wpierw ofiarowane. Jedzenie wegetariańskie, tu nie chodzi o mięso, tu nie chodzi o kotlety, tu nie chodzi o szynkę, ani o inne produkty mięsne. Tu chodzi o ofiarowanie owoców, warzyw, nasion. Czyli może być to chleb, może być to ciastka, może być to cokolwiek innego, ale po prostu ofiarować z miłością dany produkt najwyższej osobie Boga, wymawiając 3 razy Śri Vishnu, Śri Vishnu, Śri Vishnu. Ofiarując to z miłością, wymawiając właśnie te 3 słowa, już macie prasadam, już macie jedzenie ofiarowane, które wam nie zaszkodzi, które, a przeciwnie, odżywi was duchowo, energetycznie, ponieważ tak naprawdę wszystko pochodzi od najwyższej osoby Boga. Wszystko, nawet te piękne plaże, te piękne muszelki, które są na tej plaży, które moi przyjaciele zademonstrowali na swoich YouTubach. Wszystko, drodzy kochani, to pochodzi od najwyższej osoby Boga i nic nie jest nasze. Tak naprawdę nawet nasze ciało nie jest nasze, bo to ciało, które mamy, dostaliśmy od najwyższej osoby Boga i nie jesteśmy właścicielami nawet naszego ciała. Powietrze, które oddychamy, nie jest tak naprawdę nasze, tylko pochodzi od najwyższej osoby Boga, który dał nam to powietrze, które oddychamy. Także wszystko nam tutaj jest przydane w tym świecie materialnym. Tyle, że musimy się wznosić na wyższe etapy i nie degradować się w tym świecie materialnym. Także bardzo wam polecam zapoznanie się z Bhakti Yogą. Jeżeli ktoś może sobie zakupić Bhagavad Gita, to może sobie ją zakupić. Ja polecam wydanie autora Śrila Prabhupady. To jest naprawdę bardzo dobre wydanie, bardzo dobre teksty. Objaśnienia też są bardzo dobre. Także polecam tą książkę. Dziękuję państwu za uwagę. I do widzenia.